3, 2, 1 i wskakujesz. Siemano, witajcie, z tej strony i dzisiaj wraz z Abrą. Siemaneczko, witam serdecznie na kanale tego to słynnego youtubera. Słynny youtuber Bojan. Dzisiaj robimy nie wskocz do złego mystery boxa. Mamy tutaj 3 mystery boxy. Zasady są takie, że po prostu 2 mystery boxy są złe. Jeden jest dobry, jeden jest pusty. Ja oczywiście mam nadzieję, że trafię do tego pustego. Zobaczymy, to się jeszcze oczywiście okaże. Skaczemy na zmianę. Abra pewnie trafi do tego najgorszego, no bo hello. No tak, zobaczymy. Tutaj jeden będzie wypełniony złą rzeczą, tutaj oczywiście drugi też, a trzeci po prostu będzie pusty i będziemy je wszystkie rotować. Dokładnie tak. Jeśli chcecie więcej takich odcinków z Abrą, zostawcie łapkę w górę, ponieważ wbijamy tych łapek w górę. 35 tysięcy łapek w górę, okej, damy radę, 35 tysięcy łapek w górę i lecimy z kolejnymi odcinkami z Abrą. Więc 35 tysięcy łapek, no myślę, że to wbijecie, no bo takich odcinków u Bojana nie było, no ej. Kanał Abry macie w prawym górnym rogu, także możecie do niego wbijać, ponieważ u niego również pojawił się odcinek ze mną, kiedy wskakiwaliśmy do takich mystery boxów. Warto subskrybować oba kanały. A więc jakie złe rzeczy mamy przygotowane w dzisiejszym odcinku, a więc tak. Ja nie wiem, co to jest w ogóle, co to jest. Mamy tutaj gluta, to jest glut, zobaczcie, on żyje własnym życiem. Nawet nie da się go podrzucić. Patrz, jak to się klei, to widać. O, fuck. Teraz się muszę tego pozbyć jakoś, czekajcie. Generalnie nie chciałbym do czegoś takiego wskoczyć, obrzydliwe. Ponieważ to obrzydliwie, dokładnie tak. Mam nadzieję, że Abra do tego wskoczy. Nie, ej, trzymajcie, nie. Jedna łapka w górę to jeden nieudany skok Abry do jakiegoś mystery. Kopiemy cię, Abra, widzowie cię wkopią. To się jeszcze okaże, ja wam gwarantuję, że ja wybiorę choć jednego dobrego mystery boxa, a Wojtek nie wybierze żadnego dobrego. Nie, ja wam tak, tak, nie, tak no, będzie. To będzie. Tak będzie. Dodatkowo mamy tutaj 2 opakowania kubki. W ogóle, jak to? Fuj. To jest taka kubka, czekoladowa kubka. Albo orzechowa, nie wiadomo co orzechowa. W ogóle jest. Wrzucimy tutaj 2 opakowania do jednego. To jest kilogram, słuchajcie, to jest kilogram. I to całe to będzie zapełnione właśnie w tej kubce, jakaś masakra. Wygląda to okropnie, także okropnie. Może być ciekawie. To jest moim zdaniem nawet gorsze od tego gluta. To jest dużo gorsze, no błagam cię. W to wskoczysz i co? I masz fan, zabawę. A w to ja bym nie chciał wskoczyć, bo nie, chyba też nie. Poza tym, mordo, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, popełniasz ogromny błąd w swoim życiu, nie wiem, kary, napraw to. Godny kary, błąd. Godny błąd, napraw to jak najszybciej, także kliknij w ten czerwony przycisk, subskrybuj, następnie w dzwoneczek, który obok niego jest, aby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków, także subskrybujcie. Lecimy po 1 000 000 subskrypcji, jesteśmy naprawdę już bardzo bliziutko, blisko. Bliziutko. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Zaczniemy uzupełniać nasze mystery boxy tymi złymi rzeczami. Szczerze nie chcę. Coś czuję, że trafię do jakiegoś złego. Oj, stary, ja wiem, że ty trafisz do jakiegoś złego. Serio. Ale na ja pewno jeden dobry uda mi się wybrać. Abra trafi do 2 złych. Jeszcze się okaże, kto do którego wskoczy, ale ja wam gwarantuję, będzie się działo. Mamy naprawdę mega pogodę, jest tak gorąco. Jest okropnie gorąco. Wykąpałbym się w czymś, ale trzeba nagrywać porąbane odcinki. Poka, jak chcesz już do takiego gluta, to jakbyś się wykąpał w basenie pełnym gluta, tak, stary. Tak, prawie, dokładnie tak. Zaczniemy właśnie od tego gluta, wsypiemy go sobie do tego mystery boxa tutaj środkowego. Zobaczcie, ojejko. Wszystko, wszystko. Salutki glut. Proszę, żebym ja w to nie wskoczył. O nie, jak on proszę. Wygląda. Obrzydliwy. Nie chcę do tego wskoczyć, to będzie niedobre. Ja też bym nie chciał. To jest absolutnie ohydne. My wlaliśmy już wszystko, także gluta mamy już z głowy. Zabieramy się teraz za naszą kubkę, której mamy jej o wiele więcej, ponieważ kilogram. Cały kilogram. To jest masakra, ile jej tutaj jest. Mam nadzieję, że do niej nie wskoczę, ponieważ byłoby to niefajne wskoczyć do takiej, o zobaczcie, kubki. O nie. Ej, spróbuj tego, stary. Spróbować kubki? Dobra. Spróbuj, spróbuj. To jest dobre, co? Ej, całkiem dobre. Tak. Wiem, po co do tego wskakiwać, jak można to zjeść? No to zjedz cały kilogram. Dobra, to generalnie kończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ miło nie miło było nie was zobaczyć znowu. I na razie trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć. Łyżka jest jeszcze troszkę ubrudzona od tego gluta, ale myślę, że nic się nie stanie, jak już nałożymy sobie tutaj spokojnie. Jest nasz glutek, ojejku, ja tutaj nie chcę wskoczyć. Teraz nakładamy kupę. Kupa, panie, obrzydliwe. Tutaj lądujesz, kupo. Zobaczcie, jaka łycha będzie. Jaki byk. O, zobaczcie. Dobra, jazda. O nie, ej proszę, czy ja mogę w to nie wskakiwać? Ja to całe bym chciał zjeść, ale na pewno nie wskoczyć. Ej, no to zjedz połowę, to będziemy mieli mniej wskakiwania. Dalej. Nie, ej, ale przyjrzyjcie się, to jest moja stopa, to jest to. Patrzcie, jak tego jest dużo, naprawdę, to się wydaje, że tego jest mało, ale tego jest obrzydliwie dużo. Mamy jeszcze jedno opakowanie, także będzie hardkorowo. Całe to! Oj stary, ej, tego jest naprawdę dużo. Mamy kolejne opakowanie. O Jezu, lecimy z koksem. Kolejne 0,5 kilo czekolady. O, jaka łycha. Jaki dobra, dalej. Tak o.
O nie, ale go zaatakowałeś. Aż nam karton pobrudziłeś, no nie. Po ścianach poszło, nie, tak nie chciałem. A tutaj leci kolejna porcja, uwaga, kolejna uwaga. Dobra, ej, masakra, serio. Nawet trochę się pobrudziłem. Przynajmniej to można zjeść potem. To można zjeść, dokładnie tak. Ej, wskakując w to nie masz szans, żeby się w to nie trafiło. Po prostu nie masz szans. Nie ma opcji nawet, że to po całości jest rozprowadzone. Dobra, skończone, ziomeczki. Dobra, więc mamy już wszystko przygotowane. Tutaj jest dobry mystery box, tutaj są dwa złe. Oczywiście wszystkie sobie wylosujemy. Co ty robisz? Co ty nie odwalasz? Nie wiem, ale możesz teraz wskoczyć na dobrego i złego naraz, jeśli dobra. Chcesz. Wskoczymy sobie, uwaga. Zabieramy tego cwaniaka. Zabieramy, elo. I zaraz będziemy grać w papier, kamień, nożyce. I kto przegra, ten pierwszy wskakuje do mystery boxa. Dokładnie a tak. A przeciwnik będzie mu je losował. Tak, żebyśmy po prostu nie wiedzieli, co, gdzie, kto wskakuje i jak, no. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja oczywiście wskoczę do wszystkich dobrych mystery boxów, no mam taką nadzieję. A, bra, tutaj się bawi i rozwala nam kartony. Niedobrze. Co ty robisz? Przepraszam, już naprawiam. Pamiętajcie, łapeczce, subskrypcji, no i możemy zaczynać. Gramy, abra. Wkamy papier i życzę. Do jednego, uwaga. Trzy, cztery. Jest, no! Dlaczego udało znowu przegrałem? I ta gra to jest jeden wielki żart. Widzicie, ludzie, jestem stworzony do wygrywania. Abra będzie wskakiwał jako pierwszy. Ja wskoczyłem. Już wskoczył, ale do tego dobrego to się nie jak liczy. Jak to? Ja po prostu mam szczęście. Ja mówiłem, że do dobrego wskoczę i tyle. Nie, tak się nie bawię. Proszę mi stąd wyłazić. Także abra idzie się schować, ja papa. Ja was wszystkich żegnam. Miło było. Żegnaj. Ułożę ci tak kartony, że na pewno wpadniesz w ten zły. Papa, abra, papa, idź sobie. Zaczynamy teraz zabawę. Które kartony by mu tutaj zamienić? Dobra, wiecie, myślę, że to zrobię jakoś w ten sposób. Zieje, zamienię ten skup. No proszę się chować, proszę się chować. Proszę nie podglądać. Poszukaniec. Ale on widział, że ja chciałem zamienić tą kupkę, więc to jednak zostawiamy, a zamieniamy tego tutaj gluta tym kartonem. Pustym, dobra, uwaga, zrobimy to w ten sposób. Teraz tego damy tutaj. No i wygląda to całkiem ładnie. Zamkniemy sobie te kartony teraz wszystkie. I myślę, że teraz abra się nie zorientuje, który jest ten zły. Tego jeszcze troszeczkę w tą stronę przesunę. Wygląda to idealnie. Już widzę, jak on wskakuje do tego kartonu. Ho, abra, zaraz wybierzesz mystery boxa, do którego skoczysz. Jesteś na to gotowy? Jestem na to gotowy, nie patrzę na którego, czy prawego, środkowego, czy lewego. Który by tutaj wybrać? Ej, ale tak serio, nie wiem. Dobra, wiecie co, wybiorę... A może żaden nie wybierzesz, wybiorę co? Mystery boxa prawego, strzelam, że tam Wojtek postawił nic. Naprawdę? Naprawdę tak myślisz? Dobrze trafiłem, niedobrze. Nie będę ci nic mówić. No dobra, tak czy inaczej wskakujemy, Wojtek odlicza i lecimy, ne? Przypał. Uwaga, 3, 2, 1 i... Dobra. Jazda! O nie, no naprawdę! Ej, serio? Jest, bo ty tam podglądałeś i ja widziałem, że coś tutaj kombinujesz. Ty chyba widziałeś, że ja tego chciałem zamienić, więc dałem, zostawiłem ci go. Najgorszy możliwy serio. Jest, trafił w kupę. Ale pogrywkę, żeby za bardzo trawnika nie uwali. Gratulacje, wyszło ci to perfekcyjnie. Dobra, ja wiedziałem, że wpadniesz w ten najgorszy. Szczerze mówiąc, to jakiś dramat. Ja po prostu w to nie wierzę, że jak można mieć takie nieszczęście. Udało nam się, ludzie, ja wiedziałem, że on w ten skoczy. Dobra, misja udana, abra wskoczył w najgorszy możliwy mystery box. Dobra, ja teraz idę jakoś obmyć te nogi, bo to jest żart. Nie powiem wam, co było o abra na kanale, ale wiedzcie, że ktoś z nas też wpadł w ten najgorszy mystery box. I abra teraz też musiał. Teraz myją nóżki. Proszę się ze mnie nie śmiać, proszę mnie zostawić w świętym spokoju. Ja się dobrze bawię, okej? Okay? Tak, bardzo dobra zabawa, wpadanie w kupę. Zobaczysz, jeszcze ci tak wylosuję tutaj, że wpadniesz drugi raz ja do tego. Ja ci gwarantuję, że ty dwa razy wpadniesz. Nie ma takiej opcji nawet. Ale to zrobiliśmy, ludzie, udało nam się. No musieliśmy się schować w cieniu, ponieważ jest tak gorąco, ale... Nie da się wytrzymać, no nie da się No niestety wytrzymać. Się nie da. Ale teraz przyszła pora na mnie i to ja będę musiał wybrać, do którego mystery boxa wskoczyć. A to abra będzie losował, który mystery box będzie zły, a który dobry. Trzymajcie kciuki, żebym wpadł do tego dobrego oczywiście. Ja to zrobię tak, żeby po prostu on wskoczył 5 razy w tą kupkę. Nie ma takiej opcji nawet. Nie. Zaufajcie mi, ludzie, ja wiem, co robić, wiem, do którego mystery boxa wskakiwać, wskoczył do tego dobrego. Dobra, idź tam, dawaj kamerę. Uciekam. Dobra, siemaneczko, z powrotem. I słuchajcie, zrobimy teraz mu taką rzecz, żeby po prostu popamiętał to do końca życia. A niech on sobie już idzie, elo. Słuchajcie, ja wskoczyłem w tego mystery boxa, tak? Wiemy, że to było bardzo przyjemne. Dlatego zamienimy go z tym, to damy tu, tego cwaniaka przesuniemy sobie tutaj i to damy tam. Czyli ten ląduje, słuchajcie, sobie tutaj i tego, słuchajcie, czystego damy sobie tu. Słuchajcie, tak się prezentują nasze 3 mystery boxy. Tu jest dobry, tu jest kubka oraz, słuchajcie, tu jest nasz glut. Więc nie ukrywajmy, że ja liczę, aby Wojtek wskoczył po prostu w kubkę, no bo... No bo
jeśli ja wskoczyłem, to dlaczego on ma nie wskoczyć? No ej! A teraz idziemy go zawołać. Błagam, skocz w tego, błagam. Tup, 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 tup. Przyłapany na podglądaniu. Tu, tu, tu. Nic nie podglądam. Dobra, ho. Chodź. Witam z powrotem, przed tobą stoją 3 mystery boxy i wybierasz jednego, do którego sobie wskoczysz. Dobra, jeden, do którego wskoczę. Obstawiam, że prawym, moim prawym na bank nie będzie tej kupy, chociaż... Chociaż... A to dlaczego tak wnioskujesz, co? Bo nie, ja tam bo wskoczyłem? Drugi raz, coś szczerze, pewnie myślałeś, że będę chciał drugi raz tam wskoczyć. Nie, nie myślałem. Aj, co teraz, i co teraz? Nic nie myślałem. Dobra, wybieram mystery boxa mojego lewego. A to dlaczego? A to dlatego, bo mi się wydaje najbardziej odpowiedni. Wtedy był na środku, teraz po lewej. Dobra, zobaczymy, jeśli to się okaże, że to jest pusty mystery box, to po prostu wiemy, że Wojtek podglądał, jest nieuczciwy. Ja nie podglądałem, ty podglądałeś wtedy. Nieprawda, nie podglądałem. Prawda zaraz wyjdzie na jaw. Będzie kupa, to będzie niedobrze. Także uwaga, jestem tutaj na środku. Ale masz lipę, człowiek. Nie! Dlaczego? Jestem za głupi mystery box. Jestem czyściutki, tutaj nic nie ma. Pusty. Wiedziałem, że trafię do dobrego. Wiedziałem. Nie zawiodłem was. Mówiłem wam, że trafię do dobrego. Mówiłem. I kto jest lepszy? Jak zwykle. Kto? No, to trzeba. Idźcie, to trzeba przyznać. To trzeba przyznać, że mi się udało. Naprawdę, ja to myślałem, do którego. A co było w tym prawym? Tu jest kisiel, tu jest kubka w środku. Wiedziałem, a ja byłem pewny, że ty wybierzesz środkowego. Po prostu byłem pewny, że będzie środkowy. No ale cóż, ja właśnie nie chciałem tego środkowego wybierać, ponieważ ostatnio w środkowym nic nie było. I tak myślałem sobie, że nie wybiorę go. No i lipa, dobrze. Powiem wam, że lipa straszna, bo mi na przykład się nie udało, a mu się udało. Yes. Ale co ja ci poradzę, no ja się oddalam, ty losuj, nie, tam sobie wybieraj. Uciekaj, teraz ja ci znowu tutaj wymyślę coś ciekawego, żebyś znowu wpadł do czegoś złego. Abra jeszcze nie wie, co go czeka, ale czeka go bardzo zła rzecz. Dobra. Poszedł już tam, nie ma go, więc zabieramy się za mieszanie. Uwaga, który by tutaj mystery box? A więc teraz, tutaj była ostatnia kupa, teraz mamy tutaj gluta. Zamienimy sobie tego gluta na pusty karton. Kiedy ostatnio tam była najgorsza rzecz, teraz niech będzie najlepsza rzecz. O, mądry wojan. I teraz zrobimy tak, że kupę zamienimy z drugiej strony, ponieważ ostatnio była tutaj, a gluta damy na sam środek. No i myślę, że teraz można się bawić. Tak więc dla przypomnienia, tutaj mamy pusty, tutaj mamy gluta, a tutaj mamy najgorszą rzecz, kupę. Myślę, że możemy już iść po Abrę. Sprawdzimy, czy nie podgląda. No Abra, czas najwyższy, paść do złego mystery boxa. Ja jestem na to gotowy, przed chwilą się zanurzyłem w fontannie, żeby po prostu było mi zimno. Więc ja, słuchajcie, teraz przetrwam wszystko. Choćbym wskoczył do odłamków szkła, to ja i tak będę zadowolony. Ale to fakt, jest naprawdę tak gorąco. Ja naprawdę teraz jestem w niebo wzięty, mówię, jest mi zimniutko, chłodniutko, jeszcze się wytrę. Możesz wskakiwać do złej rzeczy, tylko nie podglądaj, no. Proszę zakryć oczy, podejść do mystery boxu i wybierać. Dobra. Siemaneczko, z jesteś gotowy? O Jezu. Ciężki wybór, słuchajcie, przede mną. Naprawdę ciężki wybór, bo wiem, że wskoczę w złego, znając moje szczęście. Tak chyba będzie. Na moim kanale, na moim kanale nie było jeszcze odcinka, w którym ja bym wybrał dobry. I na tym też nie będzie odcinka, w którym wybiorę dobry. A widzicie, pierwszy odcinek z Mystery Boxów na moim kanale i wskoczyłem do dobrego Mystery Boxa. Dobra, ale ja cię zaskoczę. Pójdę twoim tropem i wybiorę lewego Mystery Boxa. Bo no ty go wybrałeś. No dobra, okej. Okay, ja bym strzelał, że ty pomyślisz sobie, Abra, nie no, lewy, Abra, nie wybieraj, nie masz szatni, więc ja wybieram lewego. Okej, okay, to dobrze. Uczuję. Ja już wiem, że to super. Ja już to wiem, to musi być. Nie, ja po prostu to wiem. Uczuję ci, stary, no dobra. No. Jeśli to się okaże, że to jest super, to ja po prostu wychodzę. To ja wiem, co mówię. Ja wiem, że to jest. Jakby ja podświadomie wiem, ale z drugiej strony to nie może być kupa. Nie. Nie, to nie jest kupa, Abra, wskakuj, no. Dobra, tym razem ci się udało. Lecimy. Wojtek odlicza i lecimy. 3, 2, 1, skacz, Abra, skacz. Nie, ja się tak nie bawię. Ej. Drugi raz, naj. Ale to wyszło, ludzie. Jesteśmy genialni, jak myśmy to zrobili. Co, jak to skomentujesz, Abra, no? Czy ja mogę już nie grać? To... Słuchajcie, ja wam powiem tak, prawdopodobieństwo było zerowe. Ale ja i tak, nie, to jest to, co przed chwilą mówiłem. Ja wiedziałem, że to jest kupa, no po prostu, to czy ja będę czuć. Podglądał, czy nie. Słuchajcie, podejrzewam, że jakbym spojrzał tu, że jest kupa, to i tak bym tu wskoczył na nic, nie? Więc jakby... Ja tak patrzę, żebyś tylko nie wybrał tego. To był
kurde, pusty, no tak, nie. Zamieniłem. W ogóle na początku chciałem środkowa, ale myślę sobie, nie. A ja zamieniłem, ponieważ na początku to była najgorsza rzecz i postanowiłem zamienić, żeby najgorsza rzecz po prostu zamieniła się z najlepszą. O, coś w tym stylu. Może ja ci podam oczyszczarkę. Dlaczego mi się to trafiło? To jest twój kanał, ty powinieneś cierpieć. Nie, właśnie na moim kanale ja powinienem mieć same najlepsze rzeczy. Same najlepsze mystery boxy i jak na razie tak mi się udało. Osobiście mam nadzieję, że ostatni raz wpadnę do dobrego mystery boxa, chociaż szansa no to jest naprawdę bardzo mała, musiałbym mieć mega dużo szczęścia. Udało mi się za pierwszym razem, trzymajcie kciuki, żeby udało mi się za drugim. Jeszcze nikt z nas nie wskoczył do gluta. Może to ja wskoczę, ponieważ bardzo dużo mam odcinków z glutami i po prostu wskoczenie do glutów to przeznaczenie. Tak, ciągnie swój do swego, dokładnie tak. Ja wiem, że on wskoczył. Czyli ty ciągniesz swój do swego, ty do kupy. Kupa do kupy. Zaśmiejcie się w komentarzach, napiszcie haha, a Wojtek wam przypnie serduszko. Tak. Napiszcie haha na dole w komentarzach za ten żart, a ja przypnę wam serduszko. To był bardzo dobry żart. Ohyda, współczuję ci, naprawdę, ja bym tak nie chciał do tego znowu. Jaki wkurzony już. On już nie chce się bawić w te mystery boxy, on już nie chce. Także ludzie, ja teraz idę się ukryć, trzymajcie kciuki, ja bym wpadł do dobrego mystery boxa. Już uciekam, na razie. Hello. I słuchajcie, ja powiem krótko, Wojtek niech teraz się szykuje na zemstę. Jeśli to słyszysz, to się szykuj na zemstę. Bo ja wam gwarantuję, że Wojtek zaraz będzie piszczał jak mała dziewczynka. Słuchajcie, mam plan, mam niesamowicie ambitny plan. Ale taki plan, na który nikt nigdy by nie wpadł. A mianowicie, zostawię mystery box dokładnie tak samo, jak on je ustawił. Dokładnie, jeden do jednego, nic nie ruszam. Tylko zrobimy tak, przesuniemy je wszystkie tak troszeczkę, żeby były niby bardziej krzywo. Trochę to popoprawimy, czajcie, wiecie, chodzi o to, żeby on myślał, że one troszeczkę inaczej jednak wyglądają. Dobra, z tym zrobimy jeszcze to samo, słuchajcie, odgniemy sobie te skrzydełka. Tego sobie walnęliśmy tak krzywo i słuchajcie, tak one się prezentują. Niby różnicy nie ma, ale wiadomo, te wszystkie kartony wyglądają tak samo. No i błagam, powiedzcie, że on się na to nabierze. Powiedzcie, błagam, to musi się udać. To po prostu musi się udać. Tu jest, słuchajcie, pusty, tu jest kisiel oraz tu jest kubka i on tu ma wcelować, rozumiecie? No, on musi tu wejść. A teraz lecimy po tego cwaniaka. Daleka podróż przed nami. To jest Wojciech w środowisku naturalnym. Ja tak sobie obserwuję fontannę, ponieważ jest tak gorąco, że taka woda przydałaby się naprawdę. Słuchaj, ja zrobiłem takiego pranka, że po prostu nie masz szans, ale nie możesz podglądać, bo ty oszukujesz i nie ty pewnie będziesz wiedział. Nie widziałem. Nic. Dobra, stary, jeszcze prosto, jeszcze jeden krok. Dobra, jesteś na środkowym, no. I teraz przed tobą ciężki wybór, którego wybrać? Ciężki wybór, lewy, dobra. Środkowy raz czy prawy? Wybrałem lewego. Ty wybrałeś chyba prawego i wpadłeś do złego. Chyba nikt jeszcze w dzisiejszym odcinku nie wybrał środkowego. Ej, faktycznie środkowego nie było. Faktycznie, to prawda akurat. Coś przeczuwam, że tutaj... Nie zrobisz mi tego. Tutaj chyba będzie dobry mystery box. Okej, trzymam cię za słowo. Ja sam szczerze mówiąc już się tak pogmatwałem, że nie wiem. Tak więc odliczaj, Abra. Okej, ja jestem gotowy. Ja mam rękę, jestem gotowy. Lecimy za 3, 2, 1 i wskakujesz. Aaaa, ja wiem co to jest. Ja wiem co to jest, glut. Pu. Wyłaź nie, tego. Się przykleja. Wyłaź z gluta, kumpel. Glut, ale ja coś czułem, że wpadnę do tego gluta. Ale do ciebie się klei ten worek. Rozwalił wszystko tutaj w środku, pokaż stopę. A, no niedobra stopa. Jest klejące, fuj. Ta trawa mi się teraz przykleiła. Ja coś czułem, że będzie ten glut, ponieważ no cały kanał mam prawie oparty o glucie i on. A wiesz co ja ci powiem? Nie zamieniłem ich w ogóle kolejności, zostawiłem tak jak ty. No nie mogę prank, to bro. A ja nawet zapomniałem do którego, z której strony ja kładłem dobrego mystery boxa, więc nawet jakbym wiedział, że zostawili wszystkie w dobrym miejscu, po prostu bym nie pamiętał gdzie. Tak czy inaczej, lipa jest o tyle, że Wojtek wskoczył do gluta, a ja do kubki aż dwa razy. Dwa razy, ale glut jeszcze nie jest taki zły. Po to tej kubce bym musiał cały czyścić, a teraz przynajmniej nie muszę. Jest całkiem fajnie, ja naprawdę nie narzekam na rzeczy, które dzisiaj trafiłem, ponieważ udało mi się trafić na pustego mystery boxa, najlepszego jaki można tylko trafić, a później na gluta, czyli ostatecznie nie trafiłem na najgorszego, czyli tą całą kupę. Abra trafił aż dwa razy, więc współczuję ci, stary, no ale należało ci się, gościu, należało ci się, dokładnie ale tak. Ale ten glut jest dziwny, stary. Czekaj, jak go się tak tutaj nie, teraz mam rękę od gluta. Bleh. Naprawdę jestem zadowolony z tego, na co dzisiaj trafię. No, no fajnie, skopmy go. O nie, on robi z tego kapelusz. Nie zmieścisz się cały do tego, co ty próbujesz ściągnąć, gościu? Zostawcie łapkę w górę dla tego niedorozwiniętego człowieka. On oszalał, zobaczcie ludzie, on ma coś z głową. No dobra, tak więc wiecie co? Myślę, że to odpowiedni moment, aby ten odcinek zakończyć. Fajna zabawa, bardzo fajna zabawa. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich 35 tysięcy łapek w górę i będzie kolejny taki szalony odcinek. Dokładnie 35 tak. Koła. 35 koła, łapek w górę i robimy kolejne odcinki z mystery boxami, do których wskakujemy razem z Abrą. Subskrybujcie oba kanały, pamiętajcie, że u Abry również pojawi się odcinek ze mną, kiedy my wskakiwaliśmy do złych mystery boxów. Dobrych? Zobaczycie.
nie wiadomo do jakich. Oj, to nie był dobry odcinek. Oj, to nie był. To nie był dobry odcinek. To był zły odcinek u Abry, więc nie polecam. U mnie ja jeszcze nie narzekam, ponieważ naprawdę trafiłem na dobre mystery boxy w porównaniu do tego, co trafiłem u Abry. No, także subskrybujcie oba kanały, pamiętajcie, łapkę w górę, dzwoneczek. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!